Mikołaj Rej, pierwszy znaczący pisarz tworzący w języku ojczystym, spędził większość swojego życia w Nagłowicach niedaleko Jędrzejowa. Dzisiaj mieści się tu muzeum biograficzne twórcy, a w parku okalającym dworek zachowały się dęby, które prawdopodobnie posadził sam poeta. Rej przez całe życie podpisywał się z Nagłowic. Był to jeden z jego majątków. Był człowiekiem bardzo zapobiegliwym, to też pod koniec życia miał już kilkanaście wsi, dwa miasteczka, dwie kamienice. Jednakże Nagłowice były majątkiem rodowym, tym, który przechodził z pokolenia na pokolenie. W okolicach XVII wieku Rejowie wyzbyli się Nagłowic. Niestety nic nie pozostało po starym dworze z czasów Mikołaja Reja, ale Nagłowice kultywują pamięć o pisarzu, poecie, o ojcu literatury polskiej. Dlatego też mogę zaprosić Państwa do dworu wybudowanego przez Kacpra Walewskiego. I w tym właśnie dworze znajduje się Izba Pamięci poświęcona Rejowi. Rej pochodził z ubogiej rodziny szlacheckiej, ale z rodziny, która miała poważanie wśród sąsiadów. Nauki pobierał takiego szlifu w sumie towarzyskiego. Taki szlif towarzyski otrzymał na dworze magnackim u Andrzeja Tępczyńskiego. Był przede wszystkim bardzo dobrym gospodarzem. Czytając dzieła Reja, czytając żywot człowieka poczciwego, możemy się dowiedzieć, jak założyć sad, jak przycinać drzewka. Bardzo barwna postać i przede wszystkim człowiek towarzyski, żywiołowy. Założył kapelę, pisał pieśni. Właśnie z tą kapelą występował podczas śniadania królewskiego na Wawelu. No i nawet za ten występ otrzymał zapłatę, 2 floreny. Rachunki do tej pory znajdują się na Wawelu, stąd taka wiarygodna informacja. Ponieważ był człowiekiem zapobiegliwym. No musiał być, gdyż miał sporą gromadkę, miał 3 synów, 5 córek, także córki należało wyposażyć. Stąd ta jego zapobiegliwość. A wracając do tego nurtu politycznego, Rej był wielokrotnie posłem na Sejm. Wiedział doskonale, co się dzieje w ówczesnym życiu politycznym i krytykował. Krytykował Sejmy, sądy, urzędy. Jest taki piękny cytat. Rzeczpospolita ta jest prawa matka, a przez złe czyny zginie do ostatka. Muzeum Mikołaja Reja obrazuje związki pisarza z Nagłowicami i znaczenie jego twórczości zarówno dla piśmiennictwa, jak i całej kultury polskiej. Rej był pisarzem wszechstronnym i niezwykle płodnym. Jednak mimo wielu wydań i wznowień, tylko część jego dzieł zachowała się do dzisiaj. W dworku w Nagłowicach można obejrzeć wystawę reprodukcji przedstawiających życie i dorobek pisarski Mikołaja Reja. Na drzeworytach zostały umieszczone fragmenty dzieł pisarza.